kwitą. Najczęściej ze zbóż spalany jest owies, który najłatwiej się zapala. Z tego powodu próbuje się nim zastępować pelet w kotłach z zapalarką. Inne zboża trudniej się zapalają. W kotle dolnego spalania ma to mniejsze znaczenie, bo przecież można najpierw rozpalać innym materiałem. Podstawową zaletą pszenicy w odróżnieniu od owsa jest większy ciężar. I tak węglarka owsa waży 7 kg, a pszenicy ponad 11 kg, czyli pszenica jest ciężka prawie jak węgiel. W przypadku pszenicy większe są możliwości pozyskania ziarna nie nadającego się do spożycia i żywienia zwierząt. Z tego powodu postanowiłem sprawdzić, czy da się spalać pszenicę w kotle DS. Widzicie teraz kocioł dolnego spalania przystosowany do spalania zboża, rozpalony i załadowany pszenicą. Ostrzegam Was, nie próbujcie spalać zboża w kotle do tego nieprzystosowanym. O zagrożeniach z tym związanych mówię w innych filmach o spalaniu zbóż. Choć wiedziałem, że pszenica potrafi przelecieć przez małą dziurkę i zasypałem na dół trochę owsa, to i tak pszenica zaczęła się przesypywać do popielnika. Przed rozpaleniem wyczyściłem popielnik i byłem przygotowany na taką ewentualność. Wybrałem zatem przesyp z popielnika i zasypałem go ponownie do kotła. Z powodu dużej sypkości pszenica wypełniła wolne przestrzenie w rozpałce i kocioł wolniej się rozpalał oraz pracował na mniejszej mocy w odróżnieniu od owsa. W trakcie palenia dwa razy jeszcze pojawiało się przesypywanie pszenicy do popielnika. Choć pszenica się spaliła, to jednak spalanie było bardzo pracochłonne. Głównym powodem wolnego spalania były prawdopodobnie zbyt małe przestrzenie pomiędzy ziarnami w zasypie. Więcej już nie będę próbował spalać pszenicy samodzielnie. Być może jeszcze przetestuję spalanie mieszanki pszenicy z ekogroszkiem. Jestem Sylwestro. Zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.